Cześć. Witamy Was serdecznie. Z tej strony Maciej i Dagny. Dagny. Chcielibyśmy troszeczkę podsumować miniony weekend, a więc konferencja Baltic Tech. Konferencja Baltic Tech to najbardziej prestiżowa polska konferencja, uchodząca za jedną z takich najlepszych, jedną z trzech najlepszych na świecie. Dla nas był to bardzo emocjonujący i zaskakujący weekend. Tak, przede wszystkim wielkie podziękowania dla organizatorów Baltic Tech za to, że zaprosili nas i poprosili o to, żebyśmy poprowadzili swoje prezentacje. A więc dzięki wielkie za zaufanie i za swego rodzaju takie duże dosyć dla nas wyróżnienie, że mogliśmy faktycznie zaprezentować się podczas Baltic Tech. Tak, ja miałam prelekcję na temat prawny, czyli mówiłam o odpowiedzialności organizatora w przypadku, gdy wydarzy się wypadek nurkowy. Prelekcja bardzo ukierunkowana, zebrałam całą salę, było kilkadziesiąt osób. Nawet ponoć tam ktoś siedział pod ścianą, ale no, ja już tego nie widziałam. No, z kolei Maćka prelekcja. Tak, ja mówiłem o wypadkach nurkowych i w takim kontekście troszeczkę prewencji, budowania świadomości i tego, żebyśmy wszyscy troszeczkę bezpieczniej w przyszłości mogli nurkować, a więc analiza wypadków, wyciąganie wniosków, w kontekście też spojrzenia pod kątem tego, co jest prawdą, a co jest faktem w trakcie, jak się wypadek wydarzy, no i tego, czy to wynika z siebie, czy nie do końca. No, tak w trakcie prelekcji wpada obsługa techniczna. Prawie chciała zamykać konferencję, bo wleciało ponad 150 osób. Tak, sala była przewidziana dla 80 osób, przyszło ponad 150. Maciek oczywiście tego nie widział, bo wydawało mi się, że nie wiem, czy widziałeś. Nie, moja percepcja postrzegania świata podczas wykładu zazwyczaj jest ograniczona, jestem bardzo skupiony na samej prelekcji. No i te emocje nas trzymały praktycznie przez cały dzień. Tak. No i konferencja ogólnie super, rewelacja. Świetne wykłady, naprawdę wysoki poziom, jeśli chodzi o logistykę, o organizację całej konferencji. Mnie osobiście chyba najbardziej zaskoczył i tak pozytywnie to wykład Krzyśka Starnawskiego, pokazujący jego, podsumowujący jakiś tam etap jego różnych doświadczeń, wyjaśniający też różne nieporozumienia, które gdzieś tam były w tym środowisku francuskim, czyli Francja kontra Starnawski. Świetnie było posłuchać jakby tego wszystkiego z punktu jego widzenia. Dla mnie była świetna prelekcja Jacka Kota o pojęciach dla mnie totalnie niezrozumiałych. Starałam się bardzo rozumieć, co tam się mówi i pokazuje, potem musiałam to wszystko się pytać Maćkowi, aczkolwiek poczucie humoru Jacka, nawet z tak ciężkich tematów i tak trudnych do zrozumienia, sprawiło, że coś tam nawet przyswoiłam. No, Jacek Kot jest świetnym prelegentem, zawsze uzupełnia salę po brzegi, więc pod tym względem to jest szapoba. Konferencja kończąc się, czy na koniec konferencji było głosowanie. I już teraz wszystkim tym osobom, które głosowały w internecie na ankiecie, którą opublikowaliśmy na Centrum Nurkowym Płetwa, serdecznie dziękujemy. No ale przede wszystkim dziękujemy tym, którzy byli na Baltic Techu, bo to głosami osób przede wszystkim obecnych na konferencji Baltic Tech udało nam się, czy udało? Tobie się udało. No. Dziękuję serdecznie. Trzecie miejsce w takiej prestiżowej konkurencji instruktor rekreacyjny roku, a więc no, bardzo mi miło, że zostałem jakby tak postrzegany i jestem tak postrzegany. A to nie koniec, bo kolejne wyróżnienie to trzecie miejsce w kategorii najlepszy instruktor techniczny. Według Baltic Tech 2019. A więc naprawdę olbrzymie zaskoczenie. Totalnie się nie spodziewałem. Szczerze powiem, że nawet sam na siebie nie głosowałem, bo jakoś uznałem, że no, gdzie mi tam do jakichś tam dyplomów. No zawsze to takie dla nas było elitarne, jak się jechało i były te losowania tych najlepszych z najlepszych, to dla mnie to zawsze był taki odbiór, no wow. Tak, no a tym razem udało się wskoczyć na podium, więc no naprawdę wielkie dziękuję. Wisienka na torcie, dla mnie też chyba największe zaskoczenie, ponieważ nawet nie drgnęłam. W kategorii baza nurkowa, centrum nurkowe otrzymaliśmy również trzecie miejsce w Polsce. Płetwal Poznań, dzięki wielkie. No cóż, naprawdę byliśmy no, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczeni i bardzo serdecznie Wam za to dziękujemy. Dziękujemy również grupie Płetwali, która z nami przyjechała i specjalnie głównie dla nas jechała na nasze prelekcje.
Czas, który razem spędziliśmy i mogliśmy się tam, że tak powiem, wielu rzeczy dowiedzieć, był dla nas bardzo, bardzo wartościowy. Tak jest. To tyle jeśli chodzi o Baltic Tech, a przed nami kolejny wyjazd, kolejna wyprawa, która startuje w grudniu. 10 grudnia udajemy się do Dachab, gdzie Artur Dąbrowski, to jest taki świetny gość, bardzo doświadczony instruktor techniczny, gość, który robił zdjęcia i występował w filmie Deep Love, kręcony dla HBO, który prawdopodobnie pamiętacie, bo jest to opowieść o również niezwykłym człowieku, który troszeczkę przekracza swoje możliwości. A więc ten gość będzie atakował głębokość 200 metrów. Poprosił mnie, abym wraz z zespołem asystował i asekurował jego dokonanie. Będzie to robił taką metodą klasyczną, jak ja to nazywam, stylem dachabskim, czyli twin set, obieg otwarty, płetwy i z brzegu po prostu atak na dwie paczki. Myślę, że będzie super, to jest świetny gość, naprawdę bardzo inteligentny facet, bardzo wyważony, rozsądny. Przygotowuje się również teraz bardzo, jak rozmawialiśmy z nim ostatnio, to naprawdę tak. To co robi, żeby się do tego przygotować, mnie naprawdę zaimponowało. Tak, jego sak szedł poniżej 10, a więc testuje też jakby różne rozwiązania takie kondycyjne, żeby przygotować siebie i swój organizm do funkcjonowania na tej głębokości, a więc jest to bardzo, bardzo fajna, pozytywna postać, więc myślę, że będą też bardzo fajne relacje moje z Dachab odnośnie tego wydarzenia. A teraz co? Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia. Cześć.